od 26 czerwca po raz pierwszy od dłuższego czasu nie będzie już żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę dostępnych miejsc dla pasażerów. Po prostu wszystkie dostępne miejsca siedzące i stojące w tramwajach i autobusach będą mogły być zajęte. Też bardzo duża zmiana jest spowodowana tym, że w związku z rekomendacją Centrum Zarządzania Kryzysowego zdecydowaliśmy się o likwidacji tych stref wydzielonych, które były w autobusach i tramwajach i które oddzielały przestrzeń pasażerską od kabiny prowadzącego. To oczywiście jest też związane z tym, że w Polsce i także w Krakowie jest coraz mniej przypadków zarażenia COVID-19. No i też my jako firma mamy coraz więcej zaszczepionych pracowników, w tym także prowadzących. Zniesienie tych stref wydzielonych w autobusach i tramwajach oznacza, że pasażerowie zyskują dodatkowe siedzenia, a także będą mogli korzystać z pierwszych drzwi. To, że tak dużo się zmienia w komunikacji miejskiej, nie oznacza, że cokolwiek zmienia się w naszym podejściu do bezpieczeństwa i troski o to, żeby autobusy były czyste i dezynfekowane. Cały czas, od samego początku wybuchu pandemii COVID-19, wszystkie tramwaje, wszystkie autobusy każdego dnia są dokładnie myte, czyszczone i, co bardzo ważne, kompleksowo dezynfekowane. Ta dezynfekcja jest złożona z takich działań, gdzie jest dezynfekowany cały pojazd przy pomocy specjalnego urządzenia. No i to, na co też zwracamy bardzo dużą uwagę, codziennie są bardzo dokładnie dezynfekowane te miejsca, które są dotykane przez pasażerów, a więc przyciski, poręcze, uchwyty. Wszystkie te miejsca, gdzie pasażer wsiadając może po prostu takiego elementu dotknąć.